O wygaszaniu gimnazjów i założeniach planowanej reformy oświaty mówił dziś w Wieluniu podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Maciej Kopeć. Wraz z wicewojewodą łódzkim Karolem Młynarczykiem i łódzkim kuratorem oświaty Grzegorzem Wierzchowskim wziął udział w spotkaniach z nauczycielami, rodzicami i samorządowcami trzech powiatów – wieluńskiego, wieruszowskiego i pajęczańskiego. Część rodziców chce zmian w oświacie. W moim przekonaniu, jeżeli chodzi o tę zmianę, nie mam żadnych zastrzeżeń. Sama jako matka czekałam kilka lat, aż wreszcie coś się wydarzy i system wróci, edukacyjny wróci do normalności, żeby z nauczycieli przestać robić urzędników, tak jak do tej pory to było zrobione. I uważam, że to przyczyni się, tylko same będą plusy, jeżeli chodzi o rodziców i nauczycieli. Największe obawy co do zmian w oświacie mają związki zawodowe nauczycieli. Obawiamy się, że powrót do 8-letniej szkoły podstawowej spowoduje wiele problemów, spowoduje chaos, zamieszanie, bałagan w samorządach, również w szkołach, w systemie oświaty, a docelowo doprowadzi to do wielu zwolnień pracowników oświaty. Niepokoje, które dotyczą nauczycieli gimnazjów, oczywiście są zrozumiałe, ale też mogą się pojawiać tam, gdzie być może z nauczycielami się nie rozmawia. Czyli inaczej mówiąc, tam gdzie samorządowcy, tam gdzie włodarze miast, gmin rozmawiają, to w zasadzie można powiedzieć, że wszystko jest jasne. Burmistrz Wielunia nie boi się zmian. Jesteśmy przygotowani do reformy, nie będziemy mieć żadnych trudności lokalowych, nie będziemy mieć problemów ludzkich. Wydaje się, że dzięki utworzeniu zespołu nie będziemy zwalniać nauczycieli ze szkół. Wiele samorządów dopiero przymierza się do nowej organizacji szkół, jak na przykład Piotrków Trybunalski. Zmiany na mapie sieci szkół nie są jeszcze opracowane, ale według założeń budynki mają nie zostać puste. Rozważamy, w jaki sposób te gimnazja, czy w sposób naturalny będą podlegały procedurze wygaszenia, czy też podejmiemy w przypadku czterech gimnazjów decyzję o ewentualnym włączeniu ich do szkół podstawowych, bądź też być może do szkół ponadpodstawowych, bo taka możliwość będzie. Niektóre jednak gimnazja w powiecie piotrkowskim będą wygaszane. Już wiadomo, że na przykład w Łękach Szlacheckich gimnazjum zostanie zlikwidowane.